Matka natura jest niesamowita. Dała nam wszystkie te niesamowite, piękne zwierzęta. Podczas gdy jedne są naprawdę wielkie i stosunkowo bezpieczne, inne, chociaż są bardzo małe, dla nas ludzi są śmiertelnie niebezpieczne. Dzisiaj zabierzemy Was w niebezpieczną podróż do świata zwierząt, które posiadają niesamowitą moc. Jad. Ich ukryta broń sprawia, że stają się niebezpiecznymi mistrzami w sztuce obrony i polowania. W tym filmie przedstawimy Wam 10 najbardziej jadowitych zwierząt na świecie. Jeżeli jesteście gotowi na tę pełną niebezpieczeństw podróż, to zaczynajmy. Drzewo łazowate. Poison Dart Frog. Żaby kojarzymy przeważnie z niezbyt pięknymi stworzeniami rechoczącymi sobie gdzieś w stawach i nad rzeką. Ale nie mamy raczej zdania o nich, że są niebezpieczne. Jednak jest gatunek tego stworzenia, od którego trzeba trzymać się z daleka. Jej jaskrawy kolor już do tego powinien Cię przekonać. A nawet jeśli nie, to niech przekona Cię informacja, że żaba, jeśli Cię zaatakuje, to jej toksyna zabije Cię do 5 minut. Więc raczej nie mamy szans na ratunek. Toksyny w gruczołach tej żaby zawierają tyle trucizny, że mogą zabić co najmniej 10 dorosłych ludzi. Mimo tego, że dorosła postać tej żaby ma około 5 cm. Drzewo łazowate występują w wilgotnym, tropikalnym środowisku Ameryki Środkowej i Południowej. Tak więc jeśli wybierasz się w któreś z tych miejsc, uważaj na tą małą czerwoną żabkę, która może Cię po prostu zabić. Skorpion prześladowca śmierci. Jeżeli jego nazwa nie mówi Ci za wiele, musisz wiedzieć jedno, trzymaj się od niego jak najdalej. Ogólnie od wszystkich skorpionów lepiej trzymać się z daleka, ale ten konkretny osobnik powinien znajdować się na szczycie najbardziej trujących zwierząt świata. Ten skorpion ma tak silny jad, że nie tylko powoduje opuchliznę i ból, ale powoduje także problemy z oddychaniem i krążeniem i pracą serca. I możesz być raczej pewny, że jeśli nie otrzymasz natychmiastowej pomocy, a dawkę jadu, jaką wstrzyknął Ci skorpion, była wysoka, to jest już po Tobie. Jego jad to mieszanka toksyn. Ciekawostką jest to, że jedną z tych toksyn używa się do leczenia raka. A gram sproszkowanego jadu kosztuje 19 tysięcy dolarów. Możesz go spotkać w Algierii, Czadzie, Egipcie, Etiopii, Libii, Mali, Niger, Somalii, Sudanie i Tunezji. Jest to jeden z najmniejszych gatunków skorpionów. Ale jeśli spotkasz tego malucha, lepiej trzymaj się od niego z daleka. Ślimak, stożek tekstylny. Ślimaki te są bardzo niebezpieczne. Wszyscy kojarzymy te zwierzęta z tym, że są powolne i nieszkodliwe. Ale z tym małym ślimakiem nieprzekraczającym 9 cm lepiej nie zadzierać. Jeśli dostaniesz od niego dużą dawkę toksyn, to możesz być pewny, że będzie to bardzo bolało, zanim umrzesz. A jeśli nawet trafisz szybko pod opiekę lekarza, to nic to nie pomoże. Na jego jad nie ma jeszcze żadnego lekarstwa. Jeśli dostałeś dużą dawkę jadu, możesz być pewny, że jest już po Tobie. Stożek tekstylny żyje w tropikalnych wodach Indo-Pacyfiku, zasiedlając piaszczyste dno pod skałami. Więc jeśli wybierasz się w tamte okolice, uważaj, żeby się na niego nie natknąć. Hapalochlaena. Potocznie nazywana ośmiornicą z niebieskimi pierścieniami. Jest bardzo mała, może zmieścić się na jednej dłoni. Jest bardzo piękna. Wygląda bardzo łagodnie, jednak w rzeczywistości trzymajcie się od niej z daleka i to za wszelką cenę. Jest uważana za jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt żyjących w oceanie. Ta ośmiornica jest tak silna, że ma w swoim ciele wystarczająco dużo toksyn, aby zabić 30 dorosłych osób. To bardzo dużo jak na takie małe zwierzątko. Podczas zagrożenia ciemne owódki na ich ramionach i płaszczu nabierają jasno-niebieskiej ostrzegawczej barwy. Najgorsze jest to, że jeśli nawet ją napotkasz, a ona wstrzyknie Ci jad, nawet tego nie poczujesz, gdyż ukłucie jest bezbolesne. Ośmiornice te można spotkać przede wszystkim w wodach Oceanu Spokojnego. W praktyce oznacza to, że występują one w obszarze wodnym od japońskich wysp do południowych wybrzeży Australii.
Szkaratnica, inaczej nazywana rybą kamienną. Gdy zamierzasz nurkować, wiadomo, że trzeba unikać rekinów i meduz. Ale jest jedna ryba, która w swoim naturalnym środowisku idealnie się maskuje i wygląda jak kamień na dnie. I musisz bardzo uważać, aby na niej nie nadepnąć, bo źle się to skończy. Może w najlepszym wypadku spowodować swoją toksyną paraliż lub szok, ale bardzo często kończy się to zgonem. Istnieje metoda leczenia jadu szkaratnicy, jednak pomoc musi dotrzeć jak najprędzej, gdyż jad działa szybko, a to, że większość ludzi dotyka to w wodzie z dala od szpitali, nie jest to łatwe, aby zdążyć z pomocą. Ryba ta osiąga przeciętnie 30-35 cm, maksymalnie do 40 cm długości. Występuje w Oceanie Indyjskim, Oceanie Spokojnym i Morzu Czerwonym. Głównie rafy koralowe, na głębokości około 30 metrów. Ale trzeba uważać, bo czasami są widywane nawet zaraz przy brzegu. Wałęsak brazylijski. Wszyscy chyba wiemy, że trzeba trzymać się z dala od tych nieprzyjemnie wyglądających stworzeń. Jeśli osiem nóg i oczu Cię nie przekonuje, to powinno Cię przekonać to, że te stworzenia mogą Cię bez problemu zabić. Pająk wałęsak brazylijski ma przydomek bananowego pająka. Jest uważany za najbardziej jadowite zwierzę w Księdze Rekordów Guinnessa w 2007 roku. Po ukąszeniu tego pająka raczej trudno uniknąć śmierci. Tak więc lepiej, jeśli go zobaczysz, to szybko się oddal. To bardzo agresywny pająk, żyjący w tropikalnej części Ameryki Południowej i Północnej. Pająki te występują bardzo często w siedliskach ludzkich i dlatego uważane są za przyczynę najczęstszych śmierci ludzi ukąszonych przez pająki. Ryba rozdymka. Mają fajny, łagodny, nawet śmieszny wygląd, gdy się nadmuchają, ale nie daj zwieść się pozorom. Te ryby są tak naprawdę bardzo niebezpieczne. Ludzie o tym wiedzą, którzy znają ten gatunek ryb, ale mimo to nadal chcą je zjeść. Ale tylko nieliczni umią tak pokroić tę rybę, aby nie zabić tego, kto będzie ją jadł. W swoim naturalnym środowisku nie są dla nas niebezpieczne, ale na talerzu już tak. Jeśli zjesz mięso ryby fugu, które zostało źle przyrządzone, to był to Twój ostatni posiłek. Ciało rozdymki zawiera jedną z najniebezpieczniejszych toksyn, tetrodotoksynę, która jeśli dostanie się do organizmu, to w najlepszym wypadku doprowadzi do problemu z mówieniem i koordynacją ruchową, ale jeśli będzie jej za dużo, doprowadzi do konwulsji i ostatecznie do śmierci. Ryba ta występuje w północno-zachodnich częściach Oceanu Spokojnego i Morza Japońskiego, a także w Morzu Wschodniochińskim, Morzu Żółtym. Osa morska, zwana meduzą pudełkową. Jest to meduza, która jest przyczyną strachu u wielu plażowiczów. Te obawy sprawiają, że wielu ludzi unika środowiska, w którym występują i obawiają się wchodzenia do oceanu, nawet bardzo blisko od brzegu. Niektórzy boją się nawet chodzenia po piasku na plaży, gdyż tam czasami można je znaleźć wyrzucone przez fale. Jest to jedno z najbardziej przerażających zwierząt wszechczasów. Są bardzo trudne do dostrzeżenia, gdyż mają przezroczyste ciało, a w wodzie jest to szczególnie trudne. Macki tych zwierząt są bardzo trujące i jeśli zostaniesz nimi dotknięty, toksyny podniosą natychmiast ciśnienie krwi, które mogą doprowadzić do zawału. Jeśli nie otrzymasz natychmiastowej pomocy, raczej jest już po tobie. Przezroczyste ciało ma średnicę 16 do 24 cm. Występuje do 60 czułków dochodzących do 3 metrów długości. Poparzenie jednym z tych czułków jest niezwykle bolesne i niebezpieczne dla życia. Toksyna zawiera substancje atakujące jednocześnie skórę, system nerwowy oraz serce. Śmierć może nastąpić po kilku minutach. Każdy osobnik zawiera toksynę wystarczającą do uśmiercenia 60 dorosłych osób. Występuje u północnych wybrzeży Australii oraz w sąsiednich tropikalnych wodach przybrzeżnych Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. Znajdowana także w południowo-wschodniej Azji. Kobra królewska. Sama nazwa i wygląd tego stworzenia przekonuje chyba wszystkich, aby trzymać się od tego odrażającego zwierzęcia z daleka. Kobra królewska to najbardziej śmiercionośny i budzący największy strach wąż na świecie.
Mają bardzo złą reputację. Zwykle można na nie się natknąć w bardzo głębokich zaroślach dżungli położonych w Chinach i Indiach. Te węże są bardzo szybkie i agresywne, a co gorsze, potrafią pluć swoim jadem. Więc nawet jeśli dzieli cię od niej niby bezpieczna odległość, wciąż może cię zabić. Po ukąszeniu lub dostaniu się jego jadu do organizmu odczuwalny jest bardzo przeszywający ból. Ale od chwili, gdy dostanie się do krwioobiegu, jest tylko 30 minut na to, aby udało się uratować zaatakowanego przez tego węża. Tylko jednym ukąszeniem potrafi zabić nawet dorosłego słonia. Żywi się przeważnie wężami, potrafi zjeść nawet węże własnego gatunku. Jest największym z jadowitych węży, osiąga do 6 metrów długości i waży do 9 kg. Jest bardzo szybka, świetnie pływa i wspina się po drzewach. Występuje na obszarze Bangladeszu, Kambodży, Indii, Indonezji, Laosu, Tajlandii, Wietnamu, zachodniej Malezji, południowych Chin i na Filipinach. Tajpan śródlądowy. Istnieje jeszcze bardziej niebezpieczny wąż od kobry królewskiej. Występuje w Australii. Jego jad jest 200 razy mocniejszy od jadu kobry królewskiej. A ten gatunek węża jest uznawany za najbardziej niebezpiecznego i najbardziej jadowitego węża na świecie. Jeden tylko wąż ma tyle jadu, że może zabić 100 dorosłych ludzi. Zamieszkuje pustynne tereny Australii. Jad tajpana uznawany jest za najbardziej toksyczny na świecie. Dorosłe osobniki dorastają do długości 2 metrów. Trafiają się jednak osobniki, które dorosły nawet do 3 metrów. To już koniec naszego materiału. Dziękujemy, jeśli wytrwaliście do końca. Bardzo prosimy o udostępnianie, polubienia i komentowanie. To bardzo pomaga, a za każdą subskrypcję będziemy bardzo wdzięczni. Trzymajcie się, cześć!